Piątek, 19 kwietnia, 6.53 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe BossaFX. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1540 punktów, praktycznie poniżej takich oporów jak 1542,15 i 1545,27. Są to opory, które praktycznie wynikają z wcześniej przełamanych wsparć na tych wysokościach. Więc mamy tak naprawdę tutaj jeszcze takie graniczne wsparcie przy 1536, a słowo jeszcze jest tutaj zasadne, gdyż jest to ostatni z poziomów modelu Camarilla. Wybicie poniżej L5 1536 stanowiłoby taki klasyczny sygnał wybicia ze zmienności w dół, dałoby sygnał breakout, czyli takie wybicie się spadkowe, i moglibyśmy obserwować ruch w stronę 1529, a także na niższe poziomy. Warto zauważyć, że powyżej kursu znajduje się średnia taka długofalowa z 1000 godzin, przy czym tutaj EMA200 znajduje się jeszcze wyżej i opada, znajduje się przy takim krańcowym oporze 1559 według modelu Camarilla. Co nam ten układ podpowiada? Widzimy, że korekta spadkowa na Wall Street generalnie jest zachowana, zatem brak przełamania tej średniej długofalowej w górę, która znajduje się minimalnie powyżej 1551 punktów, brak jej przełamania będzie stanowił o zachowaniu korekty spadkowej. Zerknijmy teraz na tendencję dla futures na indeksie Dow Jonesa, gdzie rynkowa wycena wskazuje 14463 punkty. Średnia długofalowa znajduje się przy już przełamanym praktycznie podczas takich późnych wczoraj godzin sesyjnych na Wall Street. Tutaj przy rejonie 14476, a więc została przełamana. Teraz tam mamy opór. Mieliśmy wcześniej wsparcie krańcowe według modelu Camarilla, teraz mamy opór. Jak najbardziej możliwy jest ruch w stronę 14000 punktów, 14300 mniej więcej do tego zakresu, ale przebicie tych poziomów będzie oznaczało jeszcze mocniejszą tutaj fazę spadkową. EMA200 w układzie H1 opada, szybkie wstęgi w modelu Gapiego także padają, korekta spadkowa na Wall Street zatem jest zachowana. I zobaczmy, jak to koresponduje z tendencjami na DAX-ie, czyli takim przedstawicielu głównych indeksów z Eurolandu. Frankfurcki DAX zakończył wczorajsze notowania w rejonie 7476, ponad wsparciem 7460. Przełamanie tego wsparcia w dół to wygenerowanie nowego impulsu spadkowego, przy czym szybkie średnie tutaj we wstęgach modelu Gapiego opadają. Mamy zatem istotne opory na 7603, 7647, więc jeśli korekta wzrostowa by się pojawiła, pamiętajmy, że EMA200 w układzie H1 opada, a cały kurs i notowania przez praktycznie ostatnie tutaj 65-70 godzin znajdują się poniżej długofalowej EMA1000, tak, w układzie H1, więc cały układ jest tutaj nastawiony na dalsze osłabianie się kursu, czyli na wzmacnianie tendencji spadkowej. Zobaczmy teraz na futures dla WIG20 przed otwarciem. To wartość wczorajszego zamknięcia 2259, blisko wsparcia 2255, lokalny opór 2271, jak najbardziej w górę może zostać pokonany, ale pamiętajmy, że mamy bardzo istotny opór 2303, 2319, tak? I są to bariery, które będzie trudno przełamać przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, a gdyż EMA200 opada. Zatem nawet jeśli byłyby przełamane, to mamy tutaj 2346 i EMA200, czyli negatywny splot, który pokazałby, że to przełamanie jest chwilowe, prawdopodobnie pułapka w stylu head fake formacji hokeisty, którą ostatnio omawialiśmy na webinarze. I oczekiwany ruch ponownie w stronę bieżących kwotowań, a także w stronę 2255. A również przełamanie tego poziomu, trzeba wiedzieć, że powinno doprowadzić do przetestowania L5 według modelu Camarilla, czyli 2228. Układ spadkowy na GPW także jest zachowany. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.